Witam Państwa serdecznie. W kuchni mamy Olin. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jak w bardzo prosty sposób zrobić piernik. Piernik, który będzie doskonały, mięciutki, pruchniutki, smaczny, od razu do jedzenia, pierwszego dnia nawet. Nie trzeba czekać. Niektórzy czekają, mają przepisy, że nawet tydzień czasu, aby zmiękł, czy był dobry, on będzie dobry już pierwszego dnia. Najlepsze przyprawy korzenne po prostu przejdą przez ciasto. Nasze składniki. 3 szklanki mąki pszennej, białej, szklanka miodu, szklanka brązowego cukru, szklanka kwaśnej śmietany, łyżeczkę sody oczyszczonej, baking soda do pieczenia, którą rozrobimy w 2 łyżeczkach mleka i 4 jajka rozdzielone. Ja już mam przygotowane, rozdzielone żółtka od białek. Białka będziemy potrzebować również masło w ilości około 230 gram, które będzie roztopione oczywiście i ochłodzone, aby nam się nic nie ścięło. Od mieszania, utarcia żółtek z cukrem. Ja używam oczywiście do tego maszyny, robota i nożem będę dodajemy około szklanki miodu. Najlepiej stopniowo, zależy jaką to ma maszynę. I ucieramy ponownie. Kolejny nasz krok to wmieszanie stopniowe, więc ja przy okazji, jak mam chodzącą maszynę, roztopione masło, schłodzone, aby nam się to wszystko delikatnie wmieszało. Następnie stopniowo dodajemy naszą kwaśną śmietanę i partiami będziemy ją mieszać. Do tak wymieszanej masy jeszcze dodajemy naszą sodę rozrobioną z mlekiem. Dodajemy nasze przyprawy. Ponieważ ja lubię dużo zapachów korzennych, to używam 1,5 do 2 torebek naszych przypraw piernikowych. Często je mieszam. Różne firmy mają różne składniki, więc lubię je po prostu mieszać, aby mieć najlepsze. Na samym końcu dodaję mąkę. Ogółem są to 3 kubki, 3 szklanki takiej samej wielkości jak pozostałe śmietany i cukru. Będę jednak to mieszać i dodawać stopniowo. Do tak przygotowanej masy jeszcze dodajemy ubitą pianę z białek. Delikatnie będziemy ją mieszać. Ona nada nam pulchność ciasta. Takimi okrężnymi ruchami delikatnie mieszamy, aby nam piana bardzo nie opadła, nie osiadła. Abyśmy cały czas mieli dobre, pulchne ciasto. Po wymieszaniu przekładam nasze ciasto do foremek. Ja tu mam 2 foremki średniej wielkości, ponieważ z tej porcji uzyskujemy albo jeden bardzo duży placek, albo 2 mniejsze. Możemy rozprowadzić je cienką warstwą. Ciasto nam i tak bardzo ładnie urośnie. Ładuję do piekarnika nagrzanego do 350 stopni Fahrenheita albo 180 stopni Celsjusza. No około 50. Są prawie gotowe. Brakuje im polewy i teraz będziemy przygotowywać polewę czekoladową. Do tego będę używać czekoladowych chipsów. I czekoladę dodajemy z masłem, łączymy w ilości 2:1, czyli na 2 części 2 ilości czekolady dodajemy 1 część masła. Mój sekretny dodatek do dobrej czekolady są czekoladki z
likierem, z brandy, akurat z whisky. One dają specyficzny smak, więc zawsze około 5 sztuk przynajmniej dorzucam. Mamy około 250 gram czekolady, więc około 100 gram masła dodaję. Czyli mniej więcej właśnie taka kostka będzie nam odpowiadać. Mam przygotowany garnek tutaj specjalny, gdzie gotuję wodę na parze. Będę po prostu czekoladę z masłem powoli rozpuszczać. Całość wrzucam do środka. I przykrywam, aby utrzymać temperaturę odpowiednią. Od czasu do czasu mieszając, będę sprawdzać. Całość jest gotowa, przepięknie się rozmieszała. Jednolita konsystencja. I będziemy w tej chwili polewać nią nasz ciasto. Ten kawałek bardziej kwadratowy będzie pozostawiony tylko w polewie. Szczególnie dzieci lubią pierniki tylko z samą polewą, bez innych dodatków. Większą placek przekroiłam na pół, ponieważ będę go jeszcze smarować konfiturą z czarnej porzeczki i również dodawać bitą śmietanę, ponieważ wtedy mamy bardziej soczyste, tak jak pierniczki mamy z nadzieniem albo bez nadzienia. Dzieci wolą często bez, dlatego jeden piernik jest bez niczego, tylko z czekoladą, a drugi będziemy, można powiedzieć, że nadziewać, przekładać konfiturą, bitą śmietaną i dekorować. Ale to już po ostugnięciu czekolady. Przy ostugnięciu naszej polewy ostrożnie zdejmujemy górną warstwę. Przekładamy ją na deseczkę i będziemy nakładać naszą konfiturę. W zależności od firmy, ona może być trochę gęściejsza, trochę rzadsza. Jeżeli jest rzadsza, to ona ładnie nasączy ciasto. Jaka tam gęściejsza, całą rozsmarowujemy i będziemy później nakładać. Po nałożeniu konfitury i bitej śmietany przykrywamy z powrotem delikatnie nasze ciasto i będziemy jeszcze dekorować na wierzchu. Bita śmietana doskonale się łączy z czekoladą, a także z czarną albo czerwoną porzeczką. Nadają one jakby ostrość troszeczkę bitej śmietanie. Ta kompozycja smakowa po prostu jest wyśmienita. I piernik może wygląda troszeczkę jak wasza popularna wuzetka, ale jest to dalej piernik i smakuje wyśmienicie i też wspaniale się prezentuje. Nasze dwa pierniki prezentują się wyśmienicie i wyśmienicie nie tylko wyglądają, ale również smakują. Życzę Państwu smacznego!